Halo, halo, dzień dobry, witam wszystkich bardzo serdecznie. To jest Duck Life Battle, kolejny odcineczek, odcinek numer 3. Słuchajcie, jeżeli jesteście nowi, koniecznie zostawcie subika oraz polecam również zostawić łapencję. A my tymczasem co? Lecimy z kolejnym treningiem, ponieważ w ostatnim odcineczku nas tutaj inna kaczka właśnie pokonała. Więc trzeba troszeczkę potrenować. Myślę, że skupimy się na specialu oraz na powerze. Myślę, że te dwa, no i w sumie na speedzie również, te trzy. Właśnie atrybuty postaramy się dzisiaj poprawić. Zaczniemy od tego, w mojej opinii, najprostszego do ogarnięcia, czyli specjalu. Generalnie mam mega duży problem z wyczuciem tego specjala, czyli jakby no za szybko go klikam albo za późno, jeżeli go już mamy, ale myślę, że to przyjdzie z czasem i będziemy tutaj mistrzem wykonywania specjali. Za 30 expa. Fajnie było troszeczkę, wiecie, przyspieszyć tę gierkę, ponieważ pierwszy odcineczek to był taki zapoznawczy, jeszcze miałem laksy troszeczkę na tej grze. Natomiast kolejny odcinek, który już, no, już troszeczkę więcej zrobiliśmy, trochę potrenowaliśmy, też wyeliminowaliśmy pierwszą kaczkę, dostaliśmy właśnie itemek na questy, więc jeżeli nie widzieliście to właśnie tego mego progresu, to zachęcam do badania poprzednich materiałów. Dobra, special mamy na levelu 20, więc myślę, że to jest kozacko. Z tym powerem będzie trochę problem, bo nie ukrywam, że to mi chyba najgorzej idzie. Zastanawiam się, czy po prostu nie darować sobie zbierania tych coinów, bo ciężko mi to idzie. Akurat na tym, w sensie etapie. Ojejku. Dobra, jedno powtórzenie. No szału nie ma. A z tym będzie problem. Ciężko mi to wyczuć troszkę. Ale myślę, że to jest podobnie tak jak w przypadku Speciala. Kwestia po prostu wprawy i czasu. Myślę, że ojejku. W miarę upływu kolejnych odcinków będzie nam szło coraz lepiej z tymi specjalami. Ra. No i kozacko. Ojejku, trzy piłki, ale dam radę. No i kozacko, mamy już power na levelu 10. I w sumie całkiem sporo expo za to jest. To chyba też jest zależne od tego, jak odbijemy te piłki, tak mi się zdaje. Dobra, trzy coiny chętnie przytulę. No jak widzicie, tutaj już też nam idzie coraz lepiej. Już nie dostaję co chwilę po mordce. Powiedziałem to w nie najlepszym momencie, już podczas tutaj ostatniego razu prawie oberwaliśmy. Ale mamy power na poziomie 14, więc myślę, że wystarczająco na naszego kolejnego przeciwnika. Dobra, tu jest tego typu problem, że jak są pokazane dwa kolorki, no to z racji tego, że gram na emulatorze, jak dobrze wiecie, to mam problemy z pokazaniem dwóch na raz, o tak jak teraz, więc mogę jedynie na przemian to robić. O, tak jak teraz. Dobra, będę po prostu randomowo w duszę przycisk, no bo no, innej opcji nie ma, no nie? Dobra, retry. O ile na początku jeszcze możemy coś zrobić, tak jak pokazuje dwa, no to jest trochę lipa. Żółty, czerwony, żółty, zielony. Dobra, jest dobrze. Piśniemy tutaj. Nie ma co. Dobra, mamy 14 levelek. No tak jak mówię, no w tym wypadku to jest nasza jedyna możliwość. 3, 2, 1. Więc mamy jakiś tutaj progresik zrobiony. Wydaje mi się, że to starczy na naszego przeciwnika. Czy tak będzie, to się okaże. Dobra, ten jest za mocny na pewno. Tego wyeliminowaliśmy. Dał nam drzewo. Więc teraz pora na tego. Ten da nam chyba linę, o ile mnie tutaj pamięć nie zawodzi. Proszę bardzo. Jak wyglądałem teraz? Ojejku, teraz mamy no więcej HP. To się nie zmieniło. Bijemy też więcej z podstawowego ataku od niego. Ale on jest szybszy znowu. O, no szykuje. Jak mi się wydaje. Dobra, mamy special przygotowany. Ała. On też miał. Dobra, udało się aktywować. Chociaż bałem się, że zrobiłem to za wcześnie. No ale na szczęście zrobiliśmy to w porę. O, to jakiś kryt chyba siadł. Ała, zostaw mi, hejterze.
Ta 10. Mamy special, właśnie. Oła. Dobra, jak siądzie special, to jesteśmy już w domu, nie? No i kozacko, dobra, udało się to wygrać prawdopodobnie. Tu też się raczej, właśnie, nic nie wydarzy, mamy KO. No i kozacko. O, dostaliśmy linę, itemek do questa, no i kozacko. Dobra, idę do sklepu. Siema typie, mamy 32 golda. W ogóle co to jest? To są jakieś akcesoria. Okej, okay, to nam daje protection, ale odejmuje nam 10%, jeżeli... A, to są w ogóle rodzaje ataków, dobra. Czyli to, co się pojawiło na pierwszym oponencie, to był jego atak, tak, trawiasty. Dobra, już kumam. Więc spoko. To się wydaje być fajne. Ice Hockey Armor. A no, no niestety nas nie stać, jesteśmy biedakami. Dobra, zanim tutaj podejdziemy do ostatniego oponenta, idziemy na trening. Potrenujemy naszą kaczkę do kolejnych wyzwań. Dobra, mamy tutaj... Myślę, że special nam się przyda. Nie tylko ze względu na to, żeby ogólnie potrenować do niego. A mamy maksimum level już 20, to nie możemy mieć więcej? Okej, obstawiam, że dopiero na kolejnym tym. Ale tutaj w sumie przyszedłem bardziej właśnie po pieniążki, żeby zgarnąć, niż po levelek, bo tutaj się mega łatwo pieniądze zgarnia. Jak widzicie, mamy już 13 pieniążków. A w ogóle też mogę na żółte chyba, czy nie? Tak, za żółte ekspimy, dobra. A za zielone dostajemy pieniążek, dobra, to jest szybko schrzanie. Tutaj chodzi tylko o to, tak jak mówię, żeby pieniążki zgarnąć. Możemy nawet kilka razy klikać. W sumie nawet nie trzeba być dokładnym na tej konkurencji. Właśnie moim celem będzie zgarnięcie tego hokejowego armoru. Dobra, nie potrzebujemy więcej. Jeszcze raz retry. W sumie można tak na odwa się to zrobić. Okej. Dobra, kolejne pieniążki wpadają na moje konto. Dobra, na razie tyle starczy. Skupimy się na treningu pozostałym. No myślę, że do kolejnego gościa to HP by się na pewno przydało mieć większe. Właśnie to jest zastanawiające, że ten trening jest od HP. No nie? Ja bym się właściwie spodziewał, że to jest trening od, powiedzmy, od speeda, tym bardziej, o. Niż od HP, no ale... Twórcy tak wymyślili. Generalnie gierka mi się mega podoba. To jest już trzeci odcinek z tej gierki. W sumie jakby mi się nie podobała, to by nie było kolejnych. Ejku, nie podskoczyłem. Jestem tu headem czasami, jeżeli chodzi o tę gierkę, serio. Dobra, obstawiam, że tutaj podobnie jak w poprzedniej konkurencji, raczej umiejętności tak właściwie, max level to jest 20, więc myślę, że do tego 20 uda nam się bezproblemowo dobić. Oła. Dobra. To co, jeszcze raz robimy tego speeda? Myślę, że jak najbardziej. Znaczy healtha, sorry. Albo w sumie dobra, defense. Defense też nam się przyda, defense był fajny. Z tymi piłeczkami. Muszę sobie przypomnieć, ile kosztował ten outfit hokejowy. Przynajmniej jedna z tych rzeczy, bo na tego kolejnego przeciwnika serio trochę defa nam się przyda. Dobra, dawaj pieniążka. Dzięki, gościu. Ta piłeczka jest. Dobra. Ja tutaj jestem najlepszym siatkarzem wśród... Oła, wśród kaczek. To niezły siatkarz. Dobra, dawaj pieniążka, proszę. Dobra, mamy to. Bardzo odbijamy kolejne piłeczki. Ała, dobra, nieważne. W ogóle mówię ała, jakby mnie to bolało. Ale mnie to boli, że nasza kaczka dostaje. To dlatego, wiecie o co chodzi. Dobra, powerek speed by się w sumie jeszcze tak ciutkę przydał. Żółte, czerwone, niebieskie, zielone. Niebieskie, zielone, żółte. Dobra, to tam mogę randomowo klikać. Proszę bardzo.
I ubolewam nad tym, że gram na tym emulatorze w tym momencie. Serio, no ale już trudno. W sumie jak randomowo, jak randomowo wciskam jeden kolor, to też dostaję expa, więc w sumie spoko. Tylko trochę się trzeba więcej namachać, wiadomo. Okej, okay, back. Idziemy teraz do sklepu. Kupimy sobie właśnie outfit hokejowy. Chyba, że mi jeszcze nie będzie stać na niego, no to będzie trochę przypiks. Dobra, zaraz to zobaczymy. Idziemy do sklepu. Dobra, ej, nie, stać mnie. Z taką nawiązką dość sporą. Dobra, bierzemy najpierw armor. W sumie nazbieramy sobie jeszcze na tę maskę 50 golda. Dobra, ja bym chciał to założyć. Proszę bardzo. I czemu, ja to założyłem? Tak. Okej, okay, dopiero z opóźnieniem to było widać. Nasza kaczka wygląda naprawdę przekozacko. Okej, okay, idziemy teraz ogarnąć... ogarnąć sobie właśnie hajs z tego. Ze specjala. Myślę, że specjalnie się za chwilę wywalimy tutaj. O, właśnie tak jak teraz i jeszcze raz. Myślę, że trochę tego golda zdobędziemy, wręcz z nawiązką. No okej. No i co, idziemy po nowy sprzęt. I stoczymy, myślę, finałową walkę. Dobra. Okejowa maska kupiona. No i elegancko. Dobra, inwentory. Jak ten kurczak wygląda. Dobra, zobaczymy. Zobaczymy, czy nam się uda, czy to jest jeszcze za wcześnie. Dobra, gościu, chciałbym pojedynek z tobą. Czemu ten nasz kurczak lata jak opętany? O, już dobra, już działa. Miałem troszeczkę takiego, no... Już nie powiem co. Okej, widzę, że może być ciężko, ale może... Kto wie, 10 HP. 7 i 8. Powiem tak, no... Speeda ma szybszego. Damage ma też większy. Ale mamy dużo HP z racji tutaj. Ojejku, ale zmaściłem tego specjala. Nie wiem, czy to się nie zemści. No nic. Ładuje nam się special. Dobra, ready. Dobra, mamy to. Ej, mi się wydaje, że on jest słabszy niż ten poprzedni. No chyba, że my jesteśmy tak wykokrzeni teraz przez ten nasz nowy equipment. Ale wydaje mi się, że większy opór stawiał poprzedni przeciwnik, serio. Dobra, ready. No za szybko, ale to i tak w sumie bez znaczenia. Dostał chłop ciosa w nosa i się złamał, nie? Dobra, mamy młotek. Nice. Siema gościu, chciałbym most naprawić. Nie ma problemu. Mamy tutaj kolejne. Co? Musimy kupić pełną wersję aplikacji, żeby przejść przez to. To nieźle. Dobra, słuchajcie, moi mili. To byłoby na tym odcineczku. I nie wiem, czy to by też nie było na tyle, jeżeli chodzi o Duck Life Battle. Jak widzicie, żeby przejść dalej, trzeba kupić jakąś płatną wersję, więc muszę obadać temat. Ja tymczasem dziękuję za oglądanko. Trzymajcie się. Cześć.